No dobrze, przejdźmy do pytania od widzów. I pierwszy widz pyta, dlaczego na listach Konfederacji są ustawione osoby, które mają rodzinne powiązania z Konfederacją? Bracia, zięciowie? Ja to rozumiem, ale chciałbym, by szersza publiczność to zrozumiała. Pozdrawiam i mam nadzieję, że zdobędziecie najwięcej głosów. Na tle setek czy nawet tysięcy naszych działaczy jest kilka takich przypadków. I te kilka przypadków wynika z tego, że te osoby są zaangażowane często od lat w nasze partie polityczne i w nasze organizacje o profilu ideowym. Jeżeli mamy osoby, które są z nami związane rodzinnie i są jednocześnie aktywne w życiu publicznym, to nie ma żadnego powodu, żebyśmy pozbawiali te osoby biernego prawa wyborczego. Jeżeli te osoby mają kompetencje, jeżeli te osoby mają nazwiska, którymi są w stanie przyciągać wyborców, to dlaczego z tego instrumentu nie korzystać? Wyborcy chętnie głosują, chętniej niż przeciętnie, na osoby, które kojarzą. Z jednej strony oczywiście jest ta krytyka formułowana głównie przez niechętnych nam dziennikarzy czy czasem złośliwe osoby, ale z drugiej strony wyniki wyborów pokazują, że naprawdę wyborcy chętniej głosują na nazwiska, które coś im mówią, niż na tak zwanych no-name'ów. Przykład Więc zachęcam dzieci pana wszystkich. Korwin-Mikke. To jest doskonały przykład. Korwin-Mikke w swoich kolejnych partiach często wystawiał osoby ze swoich rodzin w różnych okręgach wyborczych i w ten sposób podbijał wyniki wyborcze swojej partii. Bo wyborca mający do wyboru anonimowe postaci i widzący kogoś z nazwiskiem Korwin-Mikke myśli sobie: aha, to jest ktoś od Korwina, on na pewno będzie realizował te poglądy, o które mi chodzi, zagłosuję na niego. I ten mechanizm działał w wielu przypadkach, no ale przede wszystkim nie chodzi tylko o podbicie wyników, chodzi o to, że to są osoby z konkretnym dorobkiem. I mi się wydaje, że my słusznie często krytykujemy nepotyzm. Jeżeli ktoś by wstawił kogoś ze swojej rodziny, kto nie ma nic wspólnego z polityką, się do niej nie nadaje, to ja sam byłbym temu przeciwny. Ale jeżeli ktoś jest związany rodzinnie i ma pewien dorobek ideowo-polityczny, czy ideowo-programowy, czy profesjonalny, no to jest jakby, to jest moim zdaniem nawet pewniejszą osobą. My też moim zdaniem, patrząc z zewnątrz, czasem nie doceniamy, jak ogromna presja jest na ludzi zaangażowanych w takie partie jak Konfederacja. Często jest tak, że po prostu osoby, które nie siedzą w tym dłużej, zwyczajnie wymiękają. I jest po prostu w wielu sytuacjach problem też z wystarczającą liczbą liderów, którzy są gotowi brać na siebie trudy walki kampanijnej i politycznej. I to, że tam w tej chwili ktoś zrobił zestawienie, że tych postaci w skali kraju jest tam kilka, to proszę policzyć, ile jest kandydatów, tak? Ilu jest liderów. Moim zdaniem to nie jest żaden problem. Natomiast oczywiście, jak ktoś chce psa uderzyć, to kij znajdzie. I to jest moim zdaniem tego typu sytuacja. No ale czy jeżeli pana żona nie byłaby pana żoną, czy by miała szansę na dwójkę z Warszawy? No bo przez te 4 lata nie pojawiała się w pracach jakby Konfederacji, żeby było ją gdzieś widać. No myślę, że odegrała dużą rolę we wspólnej kampanii prezydenckiej, w której mnie wspierała i w której odgrywała też medialną rolę. Kampania prezydencka to jest taka kampania, w której też jest miejsce na kandydatki na pierwsze damy. Nie wiem, czy ktoś to zarejestrował, zapamiętał, ale za to również byliśmy jako kandydaci na prezydenta oceniani. Moja żona również udzieliła szeregu różnych wywiadów jako kandydatka do roli pierwszej damy i media też porównywały kandydatów na prezydenta ze względu na ich żony i kandydatki właśnie do roli pierwszej damy. Wiadomo też, że w dyplomacji międzynarodowej tym pełnienie obowiązków publicznych ma to duże znaczenie. Więc tutaj myślę, że a jeżeli ktoś by wiedział, jaki poziom osobistego zaangażowania i ode mnie i od mojej żony wymagało przeprowadzenia tej kampanii z pełną intensywnością, to myślę, że spokojnie z czystym sumieniem można powiedzieć, że tą kampanię prowadziliśmy wspólnie. Więc tutaj Karina od podszewki poznała całą Konfederację i to, jak my pracujemy. I tak naprawdę uczestniczymy w tym teraz też wspólnie, no bo przecież jesteśmy małżeństwem i oczywiście na mnie spoczywa odpowiedzialność, ale w wielu rzeczach, które robimy, się wspieramy, tak? Więc to zaangażowanie w tę pracę jest, tylko ono jest mniej widoczne medialnie, bo dbamy też na obecnym etapie dotychczasowym po prostu o prywatność swojej rodziny. Natomiast ja przypomnę, że jeżeli chodzi o moją żonę, no to zanim się zaczęliśmy spotykać, była już obecna w debacie medialnej, stawiając czoła feministkom, aborcjonistkom, w trakcie najbardziej, powiedziałbym, toksycznej debaty, jaka się dotychczas w Polsce odbyła, czyli tak zwanych czarnych protestów, gdzie mało było kobiet, które chciałyby iść do mediów i bronić poglądów pro-life. I Karina jako prawnik i wtedy ekspert ordo iuris miała tą odwagę, żeby iść i bronić tych poglądów.
ja myślę, że ten dorobek w sektorze właśnie ekspertyzy prawnej, sektorze analizy think tanków i debaty publicznej jest co najmniej wystarczający do tego, żeby wystartować na liście. A jak wyborcy uznają, że to nie jest dobra kandydatka, to po prostu zagłosują na kogoś innego. Zaraz obok będzie Jacek Wilk, doświadczony poseł zdaje się dwóch kadencji. Będą inne mocne nazwiska. I niech wyborcy wybierają. Naprawdę nie bójmy się tego wyboru. Nie bójmy się tego wyboru. Poza tym ja przypomnę, że Konfederacja potrzebuje kobiet w Sejmie. I to nie jest tak, że my mamy jakby setki chętnych kobiet, żeby zostać politykami, i my po prostu odrzucamy 99% i sobie wybieramy, które wrzucimy na listy. Nie, jest przeciwnie. Brakuje chętnych kobiet do tego, żeby reprezentować Konfederację w debacie medialnej, w parlamencie, bo po prostu panie często się tego boją, nie chcą brać na siebie tej konfrontacji, tego stresu, tego hejtu, który towarzyszy naszej pracy. I takie są realia. Więc zapraszam wszystkie odważne panie do wchodzenia w szeregi Konfederacji i kandydowania na posłów i brania mandatów poselskich, wyprzedzania mężczyzn, którzy startują z naszych list, zdobywania większego poparcia i wchodzenia do parlamentu. To nie dotyczy tylko mojej żony, to dotyczy wszystkich kobiet, które są w naszej orbicie. Dobrze, kolejne pytanie. Jak pobudzić polskie rolnictwo? Jakie są szanse? Jak je wykorzystać? Oraz jakie są zagrożenia dla rolników i jak z nimi walczyć? To nie jest jedno pytanie, to jest cały zbiór pytań na osobny wywiad. Ja nie czuję się ekspertem. Był tylko jeden znak, a nie dwa znaki zapytania. Nie czuję się ekspertem od rolnictwa, żebym na te wszystkie pytania odpowiedział. Natomiast moim zdaniem najlepsza filozofia to jest po pierwsze nie szkodzić. Czyli tak bym podszedł. Rolnictwo po prostu zaspokaja popyt na żywność i trzeba umożliwić, żeby ono się rozwijało. Natomiast w tej chwili mamy inflację różnych regulacji państwowych i unijnych. I to jest największy problem. No i oczywiście niekontrolowany zalew towarów z zagranicy. Tutaj rynek powinien być ustabilizowany, a nie, że Unia Europejska podejmuje decyzję i nagle nasz cały rynek jest zalany. Jak podał Business Insider, z roku na rok import pszenicy z Ukrainy wzrósł 600 razy. No to jest masakra, to jest jednak masakra. I w takich warunkach ciężko jest pracować i stabilizować produkcję rolną. Także jeżeli regulacjami związanymi z polityką handlową i regulacjami prawnymi związanymi z produkcją rolną przestaniemy szkodzić, to rolnictwo po prostu będzie się rozwijać, bo będzie obsługiwać popyt, który istnieje, bo wszyscy chcemy coś jeść. Tylko rolnictwo trochę wyklucza się z wolnościowym podejściem, bo według wolnościowego podejścia to nie pomagamy i róbcie co chcecie i nie będziemy wam przeszkadzać, ale wy za to niczego od nas nie wymagajcie. I tu jest kolejne pytanie, jakie jest stanowisko Konfederacji wobec... Ale ja nie rozumiem w ogóle tej tezy, co się wyklucza? Moim zdaniem no na przykład dopłaty, dopłaty z Unii Europejskiej. Czy będziecie dopłacać dla rolników? Ale wcale nie potrzebują dopłat, rolnicy potrzebują ale dopłat. Są przyzwyczajeni do tego. Na przykład mamy suszę w tym roku. Czy byłyby... Przyzwyczajeni są, ale dlatego, że Unia Europejska ich przyzwyczaiła. Natomiast rolnictwo to jest proces uprawiania roślin lub hodowania zwierząt. I do tego jest potrzebny popyt, żeby ktoś to chciał kupić. A mechanizm cały dopłat wynika z interesów konkretnych państw unijnych, które spowodowały, że to zostało rozwinięte. Gdyby to nie zostało rozwinięte, to do niczego by to nie było potrzebne. Po prostu tak został skonstruowany europejski rynek rolny, że jest oparty o te dopłaty. Natomiast to nie jest niezbędny element rolnictwa. I moim zdaniem w dobrej polityce rolnej jakby nie ma nic sprzecznego z podejściem takim, które my mamy do gospodarki. No, dobra gospodarka rolna opiera się na mechanizmach rynkowych. I oczywiście można jakieś tam dodać do tego inne elementy, ale one nie są niezbędne, one nie są konieczne. Ale rolnicy za tym nie zagłosują, jeżeli nie będziecie im oferować pomocy przy tym, no bo jak powiedziałem, są do tego przyzwyczajeni. I jeszcze jedno pytanie, jak na przykład... Przede wszystkim rolnicy nie zagłosują za tym, żeby pogorszyć ich pozycję względem konkurentów z innych państw unijnych. Więc jeżeli coś jest w innych państwach unijnych, to my nie mamy tu żadnego wyboru. Musimy po prostu rywalizować na tych zasadach, na których społeczeństwo zobowiązało nas, żebyśmy rywalizowali. No i to są zasady wspólnej polityki rolnej. I tyle. I tu jest koniec, kropka. To się rozstrzygnęło w referendum akcesyjnym. To nie jest kwestia, że my sobie wejdziemy do Sejmu i sobie zmienimy reguły gry. Niestety nie ma takiej możliwości. No dobrze, no to zostawimy rolnictwo, przejdziemy do kolejnego pytania. Czemu nie ma już postulatu 1000+ z poprzedniej kampanii? Czy pamiętam? On się właśnie w mojej ocenie on nie tylko jest, ale on się materializuje w projektach ustaw podatkowych z Sławomira Mentzena. No niekoniecznie.
Bo tam był podatek 0% PIT, a tutaj nagle jest liniówka chyba 12% w tym waszym nowym programie, nie? To trzeba pytać tych, którzy formułowali hasło 0% PIT, jak oni je rozumieli. Ja je zawsze rozumiałem w ten sposób, żeby podnieść kwotę wolną. Wiadomo, że całkowita likwidacja podatku dochodowego, pomysł, który do pewnego momentu głosiły partie konserwatywno-liberalne, nie jest możliwa przy utrzymaniu zrównoważonych finansów publicznych. Natomiast jest możliwe zwiększenie kwoty wolnej, to postulujemy. I jest możliwe wprowadzenie ulg, to znaczy zmniejszenie obciążeń podatkowych, zniesienie drugiego progu. To są realne rzeczy, które nas zbliżają do redukcji obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego. I w mojej ocenie, i zawsze ten pogląd głosiłem, zanim jeszcze zawiązaliśmy Konfederację, redukcja obciążeń podatkowych jest możliwa, zaś likwidacja podatku dochodowego przy obecnej konstrukcji systemu finansów publicznych nie jest możliwa. I po prostu musimy podchodzić realistycznie. Moim zdaniem ten program, które formułowaliśmy kilka lat temu, też był dosyć realistyczny, a że zawierał pewne hasła, które powiedzmy wyrażały pewien idealizm gospodarczy, to nie jest zły, idealizm nie jest zły, natomiast jak przechodzi do realizacji, to trzeba po prostu to policzyć i jakoś skalkulować, żeby po prostu dało się to wprowadzić w życie. Czyli program troszkę był podkoloryzowany, a realizm jest trochę inny, tak? Znaczy moim zdaniem ktoś, kto to czytał, popełniał błąd polegający na utożsamieniu nagłówków z programem. No, nagłówki często się formułuje w ten sposób, żeby przykuwały uwagę, tak jak tytuły w prasie, prawda? No tytuł w prasie nie zawsze wyraża w precyzyjny sposób treść artykułu. No ale czasem 0% jest PIT, czymś, no to co chyba przykuwa uwagę. Jeżeli ktoś uważnie przeczyta ten program, do którego w tej chwili się pan odnosi, no to zobaczy, że w treści jest po prostu opisany plan przeprowadzenia reformy podatkowej, reformy sposobu działania podatku dochodowego. Tak przynajmniej mi pamięć podpowiada, a przypomnę, że mówimy o dokumentach jeszcze sprzed 4 lat. Tak? To sprawdzimy. I ostatnie pytanie. Jak poprawić sytuację demograficzną w Polsce? Wiemy, że 500+ nie spełniło swojego zadania, a 800+ stało się kolejną kiełbasą wyborczą. Mieć więcej dzieci to jedyne rozwiązanie. I żeby ludzie chcieli mieć więcej dzieci, czy mogli mieć więcej dzieci, trzeba po pierwsze redukować obciążenia. W mojej ocenie w tej chwili w dużej mierze te obciążenia są związane z ochroną zdrowia i z opieką. Nie mamy spójnego systemu i my to proponujemy, bon opiekuńczo-wychowawczy w programie Konfederacji. W tej chwili mamy inny sposób finansowania szkół, inny przedszkoli, inny żłobków. I nie mamy wystarczająco dobrze zorganizowanego systemu ochrony zdrowia, tak żeby rodzic miał po prostu przekonanie, że jak coś z dzieckiem jest nie tak, to będzie miał tą pomoc. Więc trzeba te obciążenia jakoś tam redukować, czy po prostu powodować, żeby one były mniej dotkliwe. Ale przede wszystkim to jest kwestia czynników kulturowych. To znaczy nawet jeżeli my obciążenia finansowe zredukujemy do zera, to jeżeli konkretne rodziny nie chcą mieć dzieci, to i tak ich nie będą mieć. Bo to jest przede wszystkim wysiłek emocjonalny, wysiłek czasowy. I on jest znacznie większy moim zdaniem dla wielu rodzin niż finansowy. Więc trzeba też na poziomie kulturowym zacząć o tym dyskutować i jakoś dowartościowywać posiadanie dzieci. Moim zdaniem ciągle mamy jako dominujący paradygmat w kulturze popularnej, w marketingu, w rozrywce, jednak model taki konsumpcyjno-indywidualistyczny, liberalny w złym sensie, taki progresywnie liberalny, natomiast nie taki, powiedziałbym, konserwatywny, wspólnotowy, oparty na odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. W związku z czym no, rezultaty mamy takie, jakie mamy, plus do tego oczywiście impuls związany z wielomilionową masową imigracją. No, jeżeli się społeczeństwo mówi, że w sumie to nie musimy mieć dzieci, tylko możemy sobie sprowadzić miliony imigrantów, a gospodarka się będzie kręcić, no to ludzie dochodzą do wniosku, w sumie po co się wysilać, po co się starać. Ten nasz trud jest do niczego niepotrzebny. No i mamy takie rezultaty, jakie mamy. Więc trzeba najpierw zmienić myślenie, nie zmieniać system transferów finansowych. Trzeba zmienić swoje myślenie. Ta zmiana myślenia musi być poniekąd organiczna, oddolna. Jeśli ludzie sami nie dojdą do tych wniosków, to po prostu jako naród w ciągu kilku pokoleń wyginiemy. Zastąpią nas tutaj inne narody, które przyjadą z Azji albo z Afryki. No i tak się ta historia Polski tysiącletnia skończy. Natomiast mam nadzieję, że tak nie będzie, dlatego że część naszego narodu się ogarnie i powie, chcemy mieć troszeczkę więcej dzieci, prawda? Lepiej trójkę niż dwójkę, czy jedno, a niektórzy może piątkę. No ale nic na to nie i się zanosi. To nasza populacja odbuduje.
I jeszcze ostatnia rzecz ode mnie, jak pan wspomniał o programie, a jestem pewnie jedną z nielicznych osób, co to czytało. W edukacji było coś takiego jak Niezależna Rada Edukacji Narodowej, złożona z fachowców i odpowiedzialna za utrzymanie wysokiego poziomu edukacji. Jak powołać taką Niezależną Radę Edukacji Narodowej? W jaki sposób? Nie przesądzamy tego w programie. Wiele rzeczy nie przesądzamy w programie, to znaczy, że to jest do dyskusji na etapie formułowania konkretnych ustaw. No, najprostszy sposób to napisać ustawę, zgodnie z którą po prostu różne ciała delegowałyby. Tak się robi często, że po prostu do jednej rady, jeżeli chcemy, żeby ona była w miarę niezależna, nie zdominowana przez jedną opcję, to dajemy, że tam parlament, różne opcje z parlamentu mogą wskazać swoich kandydatów, premier, prezydent, tam może samorządy. Chodzi o to, żeby po prostu to nie minister, bo o co chodzi? Po co jest ta rada? Chodzi o to, że w tej chwili progi, jeżeli chodzi o testy egzaminacyjne, tak naprawdę określa ministerstwo, a ministerstwo nie jest bezstronne. Ministerstwu zależy na tym, żeby egzaminy potwierdzały wysoki poziom nauczania, czyli skuteczność państwowej polityki edukacyjnej. I póki my tego błędnego koła nie przerwiemy, to będziemy mieć cały czas obniżanie poziomu, bo polityka edukacyjna jest coraz gorsza, ale ministerstwu zależy na tym, żeby to nie wyszło, więc coraz bardziej obniża progi. I trzeba zrobić, że tak powiem, outsourcing określania poziomu egzaminów poza rząd, poza administrację. To muszą być ludzie, którzy mają kadencyjność, to muszą być od edukacji dobrze doświadczeni ludzie, którzy spotkają się, naradzą, powiedzą, ten poziom wiedzy musi być, żeby egzamin na przykład maturalny był zaliczony. I musimy się mentalnie przygotować na to, że na przykład, nie wiem, no 1/3 albo połowa uczniów nie zdaje. Bo jeżeli my będziemy z góry zakładać, że wszyscy muszą zdać, to po prostu w ciągu jednego, dwóch pokoleń poziom edukacji nam się tak obniży, że nie będzie co zbierać. Matura prawem, nie towarem. No trochę w tej chwili jest takie podejście i to nas prowadzi w kierunku bycia narodem analfabetów z wykształceniem, półanalfabetów z wyższym wykształceniem. A to nie jest dobry kierunek. Dobrze, dziękuję bardzo za udział. Moim gościem był poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.